Witam Was, dziewczyny, po ostatnim meczu z Czarnogórą. Mówiła Bałdyga, Martyna Gąsiorek z nami. Na początek Oliwia. Cieszy chyba to na początku, że dzisiaj bez straty bramek w porównaniu do poprzednich spotkań. No tak, to na pewno cieszy, że wygrałyśmy to spotkanie. Chciałyśmy więcej wyciągnąć z tego meczu, ale no, cieszy to, że wygrałyśmy i dotrzymałyśmy wynik do końca. Martyna, też chyba cieszy Wasza gra ofensywna, mimo tych ciężkich warunków, bo dzisiaj doszło boisko tutaj na wodzie, można tak powiedzieć. 5 bramek dzisiaj strzelonych w Czarnogórze. Trochę rekompensujecie się za poprzednie spotkania też, w których no, trochę tych bramek straciłyście. Tak, to prawda, jest to sporo bramek, cieszy nas. Mogło być więcej, ale cieszymy się z tego, co mamy. Oliwia, jakie wnioski na przyszłość? Tak na początku po tych eliminacjach kończycie na trzecim miejscu z dorobkiem 4 punktów. No wiadomo, musimy jeszcze popracować. Jest lekki niedosyt, bo mogliśmy więcej wyciągnąć z tych meczy. No i praca, nie? Tak jest. Martyna, powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Największy pozytyw, jaki miałbyś wyciągnąć po tych całych eliminacjach, nie patrząc na ten tylko dzisiejszy mecz, tylko też w meczu z Austrią i z Danią, jaki to by był? No to jest to nasz ciągły rozwój, bo z każdego meczu jesteśmy coraz lepsze. Wyciągamy więcej wniosków i uczymy się na błędach. To dziękuję Wam bardzo, życzę powodzenia. Dzięki. Witam Was, dziewczyny. Dzisiaj zwycięstwo 5-0 z Czarnogórą. Może tak na początku, jaka jest Wasza ogólnie opinia odnośnie tych całych eliminacji, które dzisiaj zostały zakończone w Lindabrun? Zacznijmy od Ciebie, Agoda. Witam. Ogólnie to wydaje mi się, że opinia dosyć pozytywna, ponieważ skończyłyśmy ten turniej wygraną. Natomiast wiadomo, pozostaje jakiś niedosyt, miałyśmy aspiracje na pewno, żeby być wyżej. Natomiast cieszmy się z tego, co jest, grałyśmy z mocnymi rywalami, także lekcja dla nas i nauczka na przyszłość tak naprawdę. Na ten mikrofon zbije. Dobrze, takie wywiady są dziękuję. Wiktoria, jak ty to widziałaś? No, moim zdaniem bardzo pozytywnie. Moim zdaniem bardzo pozytywny turniej. Oczywiście trochę boli po drugim meczu, bo jednak mogliśmy zajść wyżej, mieliśmy szansę być wyżej w tabeli, ale jest jak jest. Ważne, że jest, że idziemy dalej z drużyną, że mam trzecie miejsce mimo wszystko. Popieram tę wypowiedź. Jagoda, przychodząc do Ciebie, dzisiaj wykonywałeś rzut karny. Co miałeś w głowie przed tym rzutem karnym, bo pierwszy niestety nieudany, a w drugim już gol. No tak, no właśnie tak było. Ogólnie miałam w głowie, że od razu wiedziałam, że jak będzie karny, to będę chciała iść go wykonywać, bo trochę odkuć się za to, co było. I w sumie na treningach rozmawiałam trochę z trenerem naszych bramkarek i on mi dużo pomógł, jeżeli chodzi o może technikę i jak uderzyć, żeby bramkarce było ciężej to obronić. Więc po prostu pierwsze, co przypomniałam sobie jego słowa i później podeszłam, zrobiłam to po prostu, co mówił i skutecznie. Także bardzo fajnie. A wiadomo, jeszcze jest do pracy, bo zawsze można lepiej, ale ważne, że bramka. Ogólnie, Wiktoria, jak Twoje uczucia w kadrze do lat 19? Jest nową zawodniczką w tej kadrze. No i dla Ciebie to kolejne mecze, bo również rozgrywałaś towarzyskie spotkania z Greczynkami. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Bardzo się cieszę, że mogę być w gronie najlepszych dziewczyn w Polsce do lat 19, mimo że jestem z Jagodą rok młodsze. Z Jagodą? Przepraszam. Mimo, że jestem z Jagodą rok młodsze, to możemy być w tym gronie najlepszych zawodniczek. Bardzo się cieszę, że tu jestem i za zaufanie, jakie mnie darzą dziewczyny i sztab, pomimo wszystko to też jest Wiktoria jest jedną z naszych kapitanek, pragnę tutaj dodać. Jest, właśnie. Także bardzo odpowiedzialna rola, bardzo dobrze się sprawuje, także bomba. No i znowu dziękuję bardzo za zaufanie, bo to jest naprawdę coś. Mimo wszystko, że nawet tego czasami nie widać, to mimo tego jestem bardzo wdzięczna w serduszku i bardzo to doceniam, że mogę być tutaj. Dokładnie. Jesteśmy wdzięczne i tak naprawdę cieszymy się z tych małych rzeczy, bo na co dzień nie doceniamy tego, co mamy, a powinniśmy doceniać właśnie te małe rzeczy i z nich się tak naprawdę cieszyć, że możemy tu być razem. Mogę ten mikrofon? Pamiętajcie, zawsze wierzcie w siebie, dążcie. Nie poddawajcie się, brnijcie za swoimi marzeniami, choćbyście mieli płakać, krzyczeć, jak nie możecie latać, biegnijcie, jak nie możecie biec, idźcie, jak nie możecie iść, czołgajcie się, ale idźcie za marzeniami. I nie stawiajmy sobie granic, bo granice są tylko w naszych głowach, rozwijajmy się dalej i nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma poprzeczek, wystarczy wierzyć i uparcie do tego dążyć, jesteście w stanie zrobić wszystko. Jeżeli zastanawiacie się, czy możecie być kiedyś w gronie tych nas, to możecie! Jak walczycie,
i chcecie. I ciężko pracujecie. Pamiętajcie, talent to jedno, ciężka praca to drugie. I mam nadzieję, ciężka że ciężka praca popłaca. Dokładnie. Ja się zgadzam. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Pozdrawiam całą moją rodzinkę i całą... Pozdrawiam Poznań. Adol Den Haag. Górnik Łęczna. Pozdrawiamy. Coach, please comment after this match. We expect a match like this because Poland is really good team. They play really good in when they have the ball and play specific tactics like 3-5-2, but a lot of players go like strikers. And I watched that match, but we want to try to play a little bit offensive. In first half we try to stay down and save the goal, but Poland have a lot of possession of the game, of the ball. In the first half we also try to score in few times. We try to find a way for counter attack, and we cannot shoot on the goal in first half. In second half we goes a little bit upper and try to go in pressing sometimes. Poland was like I cannot say easy to find a way to go to our goal, but they scored three times, and I congratulations to them. How rating this elimination, this tournament? About this tournament, I think about this before, but we have a lot of videos and watch the Austria. I think Austria is the best team in this group. Denmark is also good, but Poland it's not really worse than them. Thank you. You're welcome. Thank you, coach. What's happened after this match? Well, what can I say? It was a hard match, definitely, and Poland is a really good, really good national team. They were better in some. We made a lot of mistakes, and Poland used that against us, and they scored 5 goals. So, congrats to them. Our concentration wasn't so good, and they used that. In your opinion, Poland is a better team? They in this match they showed that they were better than us, definitely, and I mean the score said it all, 5-0, so. Thank you. Thank you. It is progress or regress for Montenegro, for your team? For Montenegro is definitely a progress. We have a lot to work on. So I'm proud of this team because we left our hearts on the field. And for a couple of years, I think we could, we can beat these teams. Yeah, that's it. Thank you.